Hajtuś z rodzicami jest już w szpitalu w Lublinie, gdzie czeka na podanie terapii genowej. Pieniądze na najdroższy lek świata zbierane były przez blisko 9 miesięcy. Udało się dzięki tysiącom ludzi dobrej woli wszystko, aby pomóc chłopcu. Ten lek wierzymy, ponieważ no, nikt nie wie do końca, jaka reakcja będzie na kajtkę, ale wierzymy, że w większym stopniu pozwoli nam usprawnić jego mięśnie, że Kajtuś stanie na nogi, patrząc na efekty innych dzieci, jest to bardziej niż pewne. Kajtuś ma otrzymać lek już w czwartek 25 marca. Jego mama apeluje teraz o pomoc dla innego dziecka, u którego na początku marca także zdiagnozowano SMA. Kacper, bo tak ma na imię 13-miesięczny chłopiec, mieszka w Mostach, zaledwie 60 kilometrów od Kajtusia. Na przełomie 7-8 miesiąca jego życia przestał być, tak powiem, ruchliwy i już po prostu tylko leżał, przestał ruszać nóżkami. No ale od lekarzy słyszeliśmy tylko słowa w stylu, że dziecko jest, no to jest taki leniuszek, że on jest jeszcze malutki. Że mamy jeszcze czas. Rodzice Kacpra walczą o zdrowie syna. Oprócz zbiórki na najdroższy lek świata prowadzonej na portalu Się Pomaga, można również wziąć udział w licytacjach na Facebooku w grupie Herosi Kacperka. Aby choć trochę powstrzymać skutki choroby, chłopiec ma regularne zajęcia z rehabilitantem. Sam lek niczego nie wnosi. Najważniejsze jest to połączenie z rehabilitacją. To jest bardzo ważne, żeby te mięśnie jakby były cały czas w pracy, żeby one pracowały, nie zanikały, były w ciągłym ruchu. Po prostu musimy cały czas ćwiczyć. Jeżeli nie u pani rehabilitant, to mamy wyznaczone ćwiczenie, żeby trenować w domu. Dzieci z chorobą SMA mają taką cechę, jedną taką dobrą w tej chorobie, że są bardzo, bardzo wesołe, bardzo inteligentne, więc pomimo tego ciężaru, tej pracy i tego wszystkiego, Kacper dużo się śmieje, więc to też ten taki uśmiech jego daje nam siły dużo. Przed świętami wielkanocnymi warto włączyć się w wyzwanie, które pomoże Kacperkowi. Wymyśliła je pani Paulina, a polega ono na malowaniu pisanek. Dzień dobry, kochani. W dobie teraźniejszych challenge chciałabym nominować siebie i Kajtusia do challenge'u pod tytułem Kacperkowa pisanka. Kacperek to jest chłopiec też chory na SMA, tak jak Kajtek, który zbiera na terapię genową, czyli najdroższy lek świata. Zasady są proste. Malujemy pisankę, podpisujemy Kacperkowa pisanka, wpłacamy 10 zł i nominujemy kolejne osoby.